analizujemy tutaj te nazwiska i trzeba powiedzieć jednoznacznie, że brakuje tutaj jednego nazwiska. Pana posła Błaszczaka. Od wczoraj siedzi bardzo cicho, a tutaj powinniśmy powiedzieć o komisji wstydu Błaszczaka. Szanowni Państwo, najbliższa współpracownica pana Błaszczaka, tego pana, za 6 tysięcy złotych zakupiła sobie zegarek, wysłała maila. Taki sobie wybrałem. To jest fakt. To jest świadectwo PiS-u. Tylko wyłącznie działałem w taki sposób, aby sobie zapewnić fantastyczne prezenty. Gratuluję. Proszę bardzo, pana zegarek, pana współpracownicy. Żądamy natychmiastowej dymisji. Nie śledziłem uważnie, ale to chyba nie jest zegarek pana posła Błaszczaka. Pan poseł Błaszczak, jedna minuta w imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość. Panie marszałku, Wysoki Sejmie, do polityki sprowadziła mnie służba dla ludzi i mam bardzo wiele osiągnięć w tej sprawie, między innymi odbudowanie Wojska Polskiego, szczególnie na wschód od Wisły, w tych miejscach, w których likwidowaliście jednostki wojskowe. Także służę społeczności mojej lokalnej, legionowskiej. Doprowadziłem do powstania szpitala w Legionowie, który był zapowiadany kiedy? Od 1980 roku, a wy tego nie zrobiliście przez te wszystkie lata, kiedy rządziliście w mieście, w powiecie czy w województwie. Miał być audyt. Wiecie Państwo, ile wynosił budżet Ministerstwa Obrony Narodowej w ubiegłym roku? Otóż wynosił prawie 100 miliardów złotych. W swoim wystąpieniu odbiega pan od przedmiotu obrad określonego w porządku dziennym. A więc przywołuję. Także historia znowu się powtarza. Kiedyś to był dorsz za 8. Dziękuję, panie 30. pośle. No jeszcze przywołuję pana posła do rzeczy. To ma być wojna. Mówicie, że wojna nam grozi. Panie pośle, ponownie przywołuję pana do rzeczy. Gadżetów. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie, panie pośle, nie, panie pośle, wystarczy. Wykorzystaliście państwo dyskusję na temat zmian składów osobowych komisji sejmowych do kolejnej debaty stricte politycznej i nie zgadzam się na to. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę, a więc zamykam dyskusję.